Cześć, nazywam się Przemek Ptaszyński i witam Was w czwartym odcinku unikatowego vloga Gawędy o architekturze, w którym będę opowiadał o budynkach znanych, ważnych, o budynkach, w których byłem i widziałem na własne oczy. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, serdecznie Cię do tego zapraszam. Zaczynamy. Plac, na którym wybudowano Centrum Pompidou w tamtym okresie, był jednym z takich pustych placy w Paryżu, który był nie do końca wykorzystany. Na tym placu, jak widzicie, był wielki parking samochodowy. Teraz, jeżeli chodzi o tę przestrzeń, to też było związane z pewnymi zniszczeniami powojennymi, z przestrzenią, która była do zagospodarowania. Tak naprawdę ta przestrzeń, którą tutaj widzicie, ona funkcjonowała w centrum Paryża. Była takim zaniedbanym miejscem, a jednocześnie miejscem usytuowanym niejako w centrum, w przestrzeni takiego serca Paryża. W związku z czym Georges Pompidou, ówczesny premier Francji, w 1972 roku jako pewną misję swą rewitalizacyjną, bo to w tamtym okresie też było tak, że premierzy francuscy mieli, jakby roztaczali przed sobą pewne misje związane z odbudową, z wybudowaniem pewnych swoich takich, można powiedzieć, pomników, które by po nich zostały i świadczyły o ich rządach. I teraz, jeżeli chodzi o Georgesa Pompidou, on zaplanował, że w tym miejscu, w tym niewykorzystanym miejscu Paryża, stworzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, muzeum, które będzie znane na całym świecie. Teraz, jeżeli chodzi o Georgesa Pompidou, on jakby założył fakt, że zostanie tutaj wybudowany taki budynek. Ogrodzono to, tę przestrzeń wolną w tamtym okresie. Też tutaj możecie zwrócić uwagę, że po okresie wojennym te kamienice były też w otoczeniu tej przestrzeni, były w dosyć opłakanym stanie. Też należy powiedzieć, że tutaj po to, żeby móc wybudować Centrum Pompidou, pewną część tych kamienic rozebrano, te, które przeszkadzały w tym zamierzeniu. Natomiast tutaj mamy takiego pana, który tam przez dziurkę, przez płot patrzy, co tutaj będą budowali. Natomiast to też jest takie zdjęcie bardzo, powiedziałbym, bardzo mocno świadczące o tym wydarzeniu, dlatego że ten pan się przygląda temu, patrząc przez tę dziurkę od klucza, przygląda się temu prawie tak, jakby tam miało UFO wylądować i rzeczywiście to UFO tam wylądowało przez te kilka lat. Stworzono tam budynek, który był budynkiem zupełnie innym niż wszystkie, które do tej pory wybudowano, i też dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu postaram się Wam ten budynek godnie zaprezentować i pokazać, dlaczego jest on zupełnie inny, dlaczego był potężnym wydarzeniem właśnie w tym okresie i dlaczego, jadąc do Paryża, jest to jedno z podstawowych miejsc, które należy zwiedzić, gdzie należy być, zobaczyć i tak naprawdę wpisać do listy obiektów, budynków, które w Paryżu należy odwiedzić, wiedzieć, że takie są. No i przede wszystkim też zwiedzić te zbiory, które wewnątrz się znajdują. I teraz pan, który oglądał tę budowę, oczywiście patrzył na taką potężną dziurę w ziemi, bo to też bardzo było ciekawe dla Paryżan, bo znowu nigdy wcześniej nie widzieli takiego budynku, który wymagałby tak głębokiego posadowienia, który wymagałby tego, żeby zagłębić się tak głęboko poniżej poziomu ulicy. Także robiło to na pewno potężne wrażenie w tamtym okresie. Jeżeli chodzi o architektów, którzy byli odpowiedzialni za to zamierzenie, to jest Renzo Piano i Richard Rogers. Oni w tej chwili też jakby dalej tworzą. Jeden jest Anglikiem, drugi, jeżeli chodzi o Renzo Piano, o ile mi wiadomo, jest Włochem. Oni razem wygrali konkurs architektoniczny na ten budynek. Wtedy akurat działali razem. O ile wiem, dzisiaj pracują oddzielnie, mają oddzielne pracownie architektoniczne. Jeden i drugi jest bardzo znanym architektem, z takiego świecznika najbardziej znanych architektów do dzisiaj w zasadzie, i też są odpowiedzialni za bardzo wiele ciekawych budynków.
Przede wszystkim należy powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli szukalibyśmy w tamtym okresie, przed 72 rokiem, serca Paryża, miejsca, które by krystalizowało cały Paryż, można by szukać bardzo wielu miejsc, czy można by znajdować wiele miejsc i określać jako serce tego miejsca. No pierwszym, które można by tak określić, no to jest Sacré-Cœur, który jest na wzgórzu, jest kościół na wzgórzu i znowu pewną przestrzeń krystalizuje. Można też za takie miejsce określić Notre-Dame i wiele łuki triumfalne, wiele innych miejsc w Paryżu, których jest bardzo ważnych. Natomiast Paryż miał tak dużo tych ważnych miejsc, że stwierdzono, że potrzeba jest takiego właśnie miejsca, takiego serca, wyraźnego serca Paryża, które by całość miasta krystalizowało i które byłoby rzeczywiście w środku, które by było rzeczywiście wewnątrz tego miasta, które by było bardzo też charakterystyczne, bo to też chodzi o to, że zasada jest taka, że człowiek postrzegając przestrzeń, dostrzega te budynki, które są najbardziej charakterystyczne. W związku z tym dla Georgesa Pompidou i architektów, którzy zabrali się za to zamierzenie, ważne było zbudowanie czegoś tak zupełnie nowego, co na pewno przykuje uwagę każdego, kto będzie koło tego budynku przechodził. Oczywiście historyzmem tutaj w Paryżu zupełnie by tego nie dokonali. W związku z tym trzeba tutaj było wybudować statek kosmiczny, w cudzysłowie oczywiście UFO, kompletnie coś nowego, co będzie przykuwało uwagę i tym nowym obiektem był ten tutaj, który widzicie, było Centrum Pompidou. Taki, powiedziałbym, implant w zasadzie, bo to nie tyle jest serce Paryża, co implant serca Paryża i to też dosłownie, bo on został wybudowany w tkance, która tutaj została, którą Paryż utracił i ten implant wprowadzono dokładnie do tej tkanki i stworzono jak gdyby nowe serce Paryża w tym miejscu. Także tutaj widać ten budynek już w pełnej okazałości widziany. O ile dobrze kojarzę, to na pewno to zdjęcie jest zrobione ze wzgórza, na którym jest wybudowany Sacré-Cœur i z drugiej strony zdjęcie jest wykonane z teleobiektywu, z bardzo długą ogniskową. Także też można zwrócić uwagę, jak to rzeczywiście wygląda na tle dachów Paryża. Jeżeli chodzi o ten obiekt, bo tu dochodzimy już do, powiedziałbym, pewnych założeń. Jeżeli chodzi o ten obiekt, on jest o tyle ciekawy w swoich zasadach, że w zasadzie on nie jest budowany tak jak zwykły budynek, tak jak budynek, który był do tej pory znany, do 1972 roku znany, tylko budynek jest budowany jak most. Czyli mamy pylony, z jednej i z drugiej strony mamy pylony, i teraz pomiędzy tymi pylonami przenoszone są potężne kratownice i na tych kratownicach na początku zostanie zbudowany szkielet, stalowy szkielet tego budynku. Potem ten szkielet, te elementy tutaj ram stalowych, które jedna za drugą są ustawiane, zostają skratowane takimi elementami linowymi, linami stalowymi, czy też trochę takie elementy marynistyczne, jak na statku są wprowadzane. Dla nas obecnie też trzeba powiedzieć, że tego rodzaju rozwiązania nie są niczym nowym, natomiast musimy pamiętać, że to był 1972 rok i w zasadzie nikt wcześniej takich elementów nie widział, żeby budowano dom żeby domy budowano tak jak mosty, żeby dodawano tutaj takie skratowania linowe i żeby cały budynek wyglądał jak maszyna. Także to też bardzo ważne, musicie pamiętać, że coś, co dla was jest w miarę normalne, co nie budzi w was jakiegoś wielkiego wrażenia i coś, co mogliście już widzieć przynajmniej cząstkowo w innych budynkach, to w tamtym okresie nikt wcześniej tego nie widział. Teraz ciekawe, żeby złapać skalę tak naprawdę tego obiektu, to warto zwrócić uwagę na te elementy, które tam są kratowane linami. Te linki, które tam wydawały się bardzo delikatne, to one są tej grubości, to one mają przekrój około 5 cm. Jeżeli chodzi o te elementy, ja się tutaj jeszcze cofnę. Jeżeli chodzi o te elementy tutaj, które widzicie, to są te elementy, które tutaj
można zaobserwować na budowie, które leżą tutaj i czekają na montaż. I tu mamy pana dla skali, żebyśmy wiedzieli, jakiej wielkości jest ten budynek, w jakiej skali wykonane były te elementy. Tak, oczywiście tutaj schuty były przywożone i ten budynek był budowany jak maszyna, czyli to można powiedzieć też jest takie ucieleśnienie wizji Le Corbusiera, który uważał, że budynek ma być maszyną, tylko oni to zrobili w bardzo bezpośredni sposób. Tutaj montowane są te elementy, czy powstają takie słupy. Też ja będąc w Paryżu, a dużo czasu spędziłem w Paryżu, od Paryżan, takich starszych Paryżan, którzy wtedy w 2006 roku, jak ja spędziłem dużo czasu w tym mieście, to tacy starsi Paryżanie, około 80-letni, mówili, że w tamtym okresie, jak budowano Centrum Pompidou, to oni zupełnie nie wiedzieli, co to będzie. Oni myśleli, że to jakiś most budują, nie mieli w ogóle świadomości, bo to jeszcze nie było ostatecznie podane do mass mediów, do opinii publicznej, że to jest budowane Centrum Sztuki Nowoczesnej i oni jak to powstawało, w czasie kiedy to powstawało, spodziewali się i były różnego rodzaju legendy miejskie powstawały na ten temat, co tutaj powstanie, a zupełnie to budynku nie przypominało. Tutaj jeżeli chodzi o zdjęcie konstrukcji, to jest to zdjęcie już współczesne, dokładnie z 2006 roku, to w ten sposób w tej chwili wygląda. Też należy powiedzieć, że jeżeli chodzi o Centrum Pompidou, tam wszystkie elementy są wyodrębnione, elementy tej maszyny są wyodrębnione. Elementy konstrukcyjne są pomalowane na czerwono, elementy też związane z różnymi funkcjami takimi, powiedzmy związanymi z klimatyzacją, mają konkretny swój kolor. Ale to też na końcu jako taki wisienkę na torcie wam pokażę. Kolejne związane z, powiedzmy, z odprowadzaniem wody też mają swój kolor. I każdy element tej struktury opatrzony jest konkretnym kolorem. I tutaj jest to takie pudło wykonane z elementów stalowych, powiązane siatkami, w które wprowadzona jest taka maszyneria. Trochę robi to wrażenie, powiedziałbym, takich różnych urządzeń portowych, takich mocno industrialnych, takich mocno industrializujących. Tu jest cała ta struktura wewnętrzna. Tutaj też mamy do czynienia z różnego rodzaju suwnicami, windami. Dokładnie jest to rozwiązywane tak, jak w portach było wykonywane, tak żeby ten budynek mógł żyć. Jednocześnie budynek, który był maszyną, był zbudowany w ten sposób, żeby mógł być budynkiem żywym, żeby ten budynek funkcjonował. Czyli teraz, jeżeli mamy tutaj takie suwnice z windami, to one tutaj służą do przenoszenia różnych elementów, do przenoszenia eksponatów, do mycia szyb i tak dalej. W związku z tym ten budynek nie tylko, że jest nazywany maszyną, ale on rzeczywiście jest maszyną, maszyną, która jest wycelowana w to, żeby w środku móc prezentować sztukę nowoczesną. Tu mamy jeszcze te struktury takie związane z kratownicami. I teraz jest, tutaj też chcę wam zaprezentować zdjęcie właśnie z lat 70., kiedy ten budynek został wykonany, kiedy tak naprawdę szykowano się do odbioru tego budynku. Teraz w dzisiejszych czasach wygląda on w ten sposób. Też bardzo ważnym jest, tutaj też widzicie, jaka kolejka czasami tutaj funkcjonuje do wejścia do Centrum Pompidou, natomiast bardzo ważnym jest plac otaczający ten budynek Centrum Pompidou, bo ten plac miał krystalizować w zasadzie całe życie tej dzielnicy Paryża, albo w ogóle być takim centrum Paryża, stworzyć takie centrum Paryża, gdzie ludzie też mogliby, trochę jak taki Hyde Park, gdzie ludzie mogliby pokazywać swoją taką własną ekspresję, gdzie można by tańczyć breakdance, gdzie można by pokazywać swoją sztukę, gdzie można by wygłaszać jakieś swoje wiersze, grać na gitarze i tak dalej. W związku z tym tutaj w tej przestrzeni placu tak naprawdę jest wszystko wolno. Można pokazywać właśnie swoją własną sztukę nowoczesną. To było też założeniem Pompidou. Tutaj nasze uczestniczki naszego pleneru, bo to dalej na plenerze w 2006 roku byliśmy w Centrum Pompidou i wjeżdżamy tym takim zasysaczem, bo to też ta rura taka ze schodami automatycznymi wewnątrz jest takim zasysaczem, który zasysa ludzi z poziomu placu. Wjeżdżamy tam do góry. To jest akurat zdjęcie wykonane
na tym najwyższym poziomie tej rury, tam gdzie ona uchodzi. I tutaj, tam gdzie, że tak powiem, ta rura się kończy, oczywiście mamy widok na Paryż, na najważniejsze zabytki Paryża, między innymi z tego, co tu widzę, to tam gdzieś w oddali kopułę Kościoła Inwalidów, też Notre Dame tutaj jest widoczne. Mnóstwo budynków, takich bardzo, bardzo znanych budynków paryskich. Także to też jest miejsce, które zostało tutaj zorganizowane bezpośrednio do tego, żeby można było sobie ciekawe zdjęcie wykonać. Tutaj też na dachu tego obiektu znajdują się takie pawilony drewniane, które to pawilony drewniane są pracowniami, czy co do zasady powstały jako pracownie. Niektóre też są wynajęte, czy przynajmniej wtedy były wynajęte jako pracownie architektoniczne. Także tam rzeczywiście ten budynek też działa jako właśnie centrum badawcze, centrum projektowe. Tutaj też różnego rodzaju nowości takie związane z pewnego rodzaju wykorzystaniem elementów takich tub, na których normalnie się przewozi papier, czyli jak w tym tutaj w tej pracowni wykorzystano już papier, to z tub zrobiono stoliczek z tych elementów papierowych i tam w tamtych czasach, to teraz jest to znowu normalne, natomiast w 2006 roku było to bardzo, bardzo dużą nowością, że ktoś w ten sposób myśli. Tutaj z takich tub papierowych też wykonana jest konstrukcja, że cały ten budynek w budynku, bo to jest element, który tutaj pokazuję, jest tak naprawdę budynkiem wybudowanym na innym budynku, na Centrum Pompidou, dobudowanym jakby do niego. Tutaj są jakieś detale. No i elementy, to co widzicie tutaj, z czego jest on zbudowany, to są właśnie takie rury papierowe, które najprawdopodobniej, na których wcześniej papier był transportowany. No i jesteśmy w środku. W środku jest, co też nie jest, powiedziałbym, tematem dzisiejszych naszych rozważań, ale w środku jest bardzo nowoczesna ekspozycja. Tutaj akurat trafiliśmy na ekspozycję architektoniczną, którą się zwiedzało bardzo ciekawie, że w posadzce. Czyli chciano zaprezentować tą architekturę tak, jak widzi się z lotu ptaka. W związku z tym całość się oglądało, całość prezentowana była tutaj w posadzce. Tutaj nasi uczniowie oglądają różnego rodzaju też filmy ciekawe. Nowoczesną architekturę, też to jest architektura taka koncepcyjna. I tego rodzaju wystawy są tam, zresztą w ogóle Centrum Pompidou zazwyczaj jest podzielone na część taką architektoniczną, część związaną ze sztuką nowoczesną i prowadzone jest tam zazwyczaj kilka różnych wystaw. Tutaj mamy znowu, jako eksponat był wprowadzony samochód taki, który powypadkowy, co też gdzieś tam w tamtym okresie było bardzo nowoczesnym sposobem myślenia. Żywe eksponaty czy żywe obrazy, które tutaj gdzieś poprzez naświetlenie na ścianie budowały różne wrażenie. I teraz wracamy do samego Centrum Pompidou, też tutaj wracamy do tej całej struktury, maszyny. Tutaj też bardzo widoczny, taki podkreślony na tym zdjęciu jest ten układ takiego dźwigu. Tutaj wychodzimy z wewnątrz i można powiedzieć, że wchodzimy na plac. Tutaj takimi charakterystycznymi obiektami, które tam się pojawiają, są takie złote donice na prostopadłościanach. Tutaj też pojawiają się jako elementy, powiedziałbym, takich plomb architektonicznych czy plomb urbanistycznych. Pojawiają się tutaj takie nowoczesne obiekty. Ten akurat, o ile dobrze pamiętam, to jest to jednostka policji tutaj paryskiej, która jest w bardzo bliskim otoczeniu Centrum Pompidou wybudowana. Też bardzo ciekawe są te takie elementy takich rur wychodzących z posadzki, gdzie posadzki placu otaczającego Centrum Pompidou, to są elementy, tak zwane czerpnie. Chodzi o to, że budynek musi zasysać powietrze do środka, że czy metro, czy budynki duże muszą zasysać powietrze do środka i tutaj starano się te czerpnie ucharakteryzować w taki bardzo nowoczesny sposób, trochę właśnie tak jak w takiej wrażliwości może, czy estetyce, która towarzyszyła statkom trasowym,
transatlantyką, czy takiej architekturze morskiej. Tutaj mamy kościół gotycki, który też znajduje się w pobliżu centrum Pompidou. Tutaj znowu wybudowano fontannę z takimi elementami fantastycznymi, też pewnie trochę dla dzieci przeznaczonymi. Tak jak powiedziałem, znajduje się tutaj mnóstwo miejsca dla osób, które chcą zaprezentować swoją artystyczną działalność. To, o czym mówiłem, te czerpnie powietrza, które tutaj jak na transatlantyku wychodzą z posadzki, to są ogromne. Tutaj zwróćcie uwagę, jaka jest wielkość tej czerpni w stosunku do człowieka. To też warto zrozumieć jakby skalę całego tego budynku. To jest wielkoskalowy budynek. I teraz jako wisienkę taką na torcie pokażę wam tył Centrum Pompidou i z tyłu jest bardzo wyraźnie widoczny podział na funkcję tych elementów rurowych, które tutaj powstają. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z funkcją wodną, to wtedy te rury są niebieskie. Jeżeli to jest funkcja, o ile dobrze pamiętam, związana z prądem elektrycznym, to wtedy wszystkie takie elementy, które obudowują kable prądu elektrycznego, są czerwone. Jeżeli są to czerpnie, to są to białe. Zielone to najprawdopodobniej są różnego rodzaju odpływy z kanalizacji itd. A biała jest oczywiście konstrukcja. I teraz wszystko, każda funkcja tutaj w tym budynku ma swój określony kolor i te kolory malują cały ten budynek. On jest dla osoby, która zajmuje się z architekturą, to on jest, czy jest zainteresowana architekturą nowoczesną, to ten budynek tak naprawdę jest tak samo ciekawy z tyłu, te rury i ten sposób myślenia o budynku maszynie z tyłu, tak samo jak i od placu, gdzie od placu oczywiście jest ta struktura taka hipernowoczesna i bardzo i oparta o ten cały układ schodów ruchomych, które pojawiają się na elewacji. Dziękuję za dzisiejszy wykład Gawędy o architekturze i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Jeżeli nie subskrybujesz naszego konta, serdecznie Cię do tego zachęcam. Dzięki i do zobaczenia.